Nasze muzeum jest bardzo specyficznym miejscem. Nie jesteśmy typowym historycznym muzeum. Tutaj możemy dowiedzieć się czegoś więcej na temat historii kultury Żydów na terenie dawnej Galicji. Il nostro museo è molto specifico. Presenta la storia e la tradizione degli ebrei del territorio della Galizia, cioè della parte sud-orientale della Polonia e della parte occidentale dell'Ucraina. To jest społeczność, która się zmieniała na przestrzeni wieków. My pokazujemy tutaj też te zależności między Żydami i nieżydami, którzy żyli w Polsce, którzy byli sąsiadami. Pokazujemy, jak te dwie społeczności. La comunità ebraica ha sempre dialogato con la comunità polacca di religione cristiana. Non si può parlare degli ebrei senza parlare della storia della Polonia, così come non si può parlare della Polonia senza parlare della storia degli ebrei. Mamy wielu turystów zagranicznych, którzy nie są pochodzenia żydowskiego, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby się dowiedzieć czegoś na temat historii Żydów, na temat historii Holokaustu. Gościmy również grupy żydowskie, jednak to jest mniejsza część naszych odwiedzających. Teraz jesteśmy w okresie. Qui vengono molti più turisti stranieri che ebrei. In questo periodo, ad esempio, vengono i giovani studenti inglesi, mentre sono meno frequenti gruppi di studenti ebrei. Właśnie staramy się pokazywać tą różnorodność życia żydowskiego. Dla nas bardzo ważne jest też podkreślenie tego, że historia Żydów w Polsce to nie jest tylko Holokaust i to nie jest tylko II wojna światowa. Podkreślamy też to, co było wcześniej, pokazujemy tą różnorodność życia żydowskiego, że ci wszyscy ludzie. L'attività del museo non è basata solo sull'Olocausto. Vuole rappresentare la ricchezza della cultura e della vita degli ebrei nel periodo che ha preceduto l'Olocausto, ma anche la vita degli ebrei che continua e si sviluppa anche ai giorni nostri. Na przykładzie krakowskim możemy zobaczyć, że oprócz naszego muzeum działają inne instytucje związane z życiem, z kulturą żydowską. Za rogiem znajduje się Centrum Społeczności Żydowskiej, gdzie odbywa się wiele aktywności. La comunità ebraica adesso sta crescendo a Cracovia. A parte questo museo, qui vicino c'è il centro della comunità ebraica, dove è aperto anche un asilo nido per i bambini delle famiglie ebree. E adesso ci sono le condizioni perché la cultura e le tradizioni ebraiche possono continuare in sicurezza. Wydaje mi się, że możemy od kilku dobrych lat obserwować wzrost zainteresowania kulturą żydowską wśród nieżydów. Coraz więcej osób przyjeżdża na przykład w czasie Festiwalu Kultury Żydowskiej. Mamy także, tak jak wspomniałam, mnóstwo nieżydowskich odwiedzających nasze muzeum. Wydarzenia w JCC na przykład są także otwarte dla osób spoza społeczności żydowskiej. Z naszej perspektywy muzealnej ja też mogę powiedzieć, jako że l'attività culturale ebraica attira sempre più gente, anche gente non ebraica. Ogni anno si organizza il Festival della Cultura Ebraica, al quale partecipa gente da tutto il mondo. E questo museo vive anche grazie ai volontari che sono in parte ebrei e in parte cristiani.